Luna? Dobra, chciałam nagrać zakupy. Taki szybki haul. No i to są moje zakupy. To jest z pierwszej torby. To nie jest poukładane, wiecie, zakupami, tylko po prostu z torby. Tak jak pakowałam, tak teraz wyjęłam, więc to nie jest, nie ma ładu ani składu. No ale chciałam, żeby to był taki typowy haul z siaty. Więc spirytus. No. Ocet spirytusowy i do galarety, i do barszczu, wiecie, no przyda się. Takie coś nie widziałam z miodem, orzechami i ze zbożami. Jogurt naturalny Activia, więc bardzo chętnie zjem, zwłaszcza, że jestem na antybiotyku, więc przyda mi się coś takiego z probiotykami. Dwa czosnki na obiad, ale nie na dzisiejszy, bo jeszcze jest spaghetti. Makaron jeden, wzięłam świderki. To znaczy, tu jest jeden. Worki 60, bo takie używam. Płatki na mleko. Wiem, że są mega słodkie i w ogóle, i w ogóle, i w szczególe, ale bardzo się cieszę, że moje dziecko w końcu je mleko, więc raz kiedyś może jeść takie. O, oczywiście jeszcze lubi Nestle kulki, to też są słodkie, więc wiecie. Ale Nestle kulki są tym lepszym złem, nie to, ale bardzo rzadko kupuję, bo one są strasznie drogie, bo one kosztują jakieś 14 zł, jak jest promocja to 10, więc wzięłam. Szpinak, bo będzie kurczak ze szpinakiem, z makaronem. 5 bułek dla chłopaków. Kurak, całego kuraka wzięłam. Pani mnie namówiła, bo ja chciałam piersi tylko właśnie do tego szpinaku. A pani mnie namówiła na całego kurczaka, bo był po 8 zł chyba kilogram, więc wydaje mi się, że spoko cena. No i oczywiście nie mogłam się powstrzymać i kupiłam już coś innego dla małej, do spróbowania, bo ogólnie na razie je tylko jedno, to z krainy Noteci czy coś takiego, ale też chciałabym jej trochę urozmaicić jedzenie. No tak uważam, że tak, to jest najbezpieczniejsze i najrozsądniejsze, delikatnie, wiadomo, dla juniora i tak dalej. Na razie jeszcze chrupków tych dla juniora jej nie kupuję, bo szkoda mi jej brzuszka i jej samej, jakby się dubawiła czy coś, to szkoda. Bardzo bym się przejęła chyba, ale w każdym bądź razie takie na spróbowanie wzięłam 3 saszetki. Ciekawe, czy w ogóle będą jej smakować, więc właśnie słychać ją w tle, bo próbuję jednorazówkę tutaj rozbroić. Co robisz? Co robisz? Próbujesz reklamówkę tutaj rozwalić? No i następne to też są makarony, bo jako mama makaroniarza powiem wam, że małego Włocha, powiem wam, że no skończył mi się po prostu makaron wszelaki. Zostały mi chyba tylko te gwiazdeczki takie na mleko, co się, znaczy no ja tak stosuję, albo do pomidorówki. A tak poza tym nie mam już nic, więc musiałam sobie zrobić mały zapas, zwłaszcza, że jesteśmy w trakcie jedzenia spaghetti, więc na pewno się przyda. A później ten szpinak, więc ten też pójdzie zaraz, więc wiecie. Buraczki, wiórki, bo buraczkowo mam zamiar ugotować. Tutaj jest pietruszka do właśnie zupy i do sosu. Pomidorki daktylowe, Boże, jak ja uwielbiam ich smak. Zaraz sobie zrobię na śniadanie. Słuchajcie, nie śmiejcie się, ale już sobie zrobiłam zakupy grillowe. Przyprawy. Nie wiem, czy je zużyję, czy nie, ale kupiłam. Kupiłam również ogórki, no bo przecież oprócz pieska mamy też świnki morskie, więc kupiłam Ajax, bo coś czuję, że będę dużo zużywała płynu do podłogi, bo nie oszukujmy się, i jeszcze robi siku czasami nie tam, gdzie trzeba. Bułeczki sobie takie wzięłam i jeszcze. I właśnie do tych przypraw na grilla kupiłam takie cuda, czyli talerz, kubek, znaczy talerzyki, kubki. Taki zestaw wzięłam, który wygląda na dosyć solidny, bo te to są takie, wiecie, no takie se, ale przepraszam, ale te są bardzo, bardzo z jana niezbędnego, także mocne. No i patyczki do szaszłyków, bo wzięłam dwie paczki, bo mówię, po pierwsze pękają,
Więc trzeba na to uważać i brać na to poprawkę. Niektóre są, wiecie, takie niedorobione, jakby wykrzywione, więc dlatego też pękają. A poza tym pomyślałam, że może dziecko do szkoły będzie potrzebowało synu, więc wziąłam dwie paczki, póki są, bo nie zawsze są tak łatwo dostępne jak teraz, przed majówką. No i to chowam do szafki po prostu. I jestem gotowa na majówkę, także jeszcze tylko jakieś mięsko, zimny napój, jakiś chips i bardzo niezdrowy obiad majowy będzie gotowy. I taka ciekawostka, może nie wszyscy wiedzą, takie maty można kupić dla małych piesków, które jeszcze nie wychodzą na dwór, albo które popuszczają. No wiadomo, że tam do 9 miesiąca życia chyba bodajże pieski nie utrzymują moczu tak, jakby chciały. Nie mają takiej kontroli. No ale ja chciałam pokazać to, co ja używam. To jest 60 na 60, jeszcze są 60 na 90 i chyba pójdę i kupię na dniach. Takie maty ja kupuję w Action, bo w innych sklepach nie widziałam, a w zoologicznym to jest dosyć drogie, a w sumie to jest to samo, także takie cudo. I to jest, słuchajcie, jak Pampers. Także tylko szkoda, że jeszcze nie zatrzymują tak dokładnie zapachu, bo czuć jednak ten mocz, ale no trudno. Coś za coś. Ciało się psa, to się teraz wącha. No, także dlatego myję podłogę jeszcze częściej niż zawsze. No, ale taka sytuacja. Moje pyszne śniadanko, bułeczka ze słonecznikiem, z masełkiem, pomidorki, Jezu, jakie one są pyszne, słuchajcie. Pomidory znowu zaczynają pachnieć tak, jak ja lubię. I sałatka jeszcze ze świąt, także smacznego, bo muszę zjeść, bo antybiotyk muszę wziąć w trakcie jedzenia, także taka sytuacja.